Witajcie kochani na kolejnej lekcji plastyki. Dzisiejsza lekcja będzie nietypowa, ponieważ tym razem nie ja będę Wam pokazywać różne rzeczy, ale głównie będę pokazywać to, co Wy zrobiliście, bo do tej pory dostałam przepiękne prace, dostałam bardzo dużo prac od Was i chciałabym się wszystkim pochwalić, a także chciałabym pokazać pozostałym uczniom, którzy jeszcze nie zrobili tych prac, co udało się Wam zrobić i przy okazji przyznać nagrody w konkursie właśnie na najlepsze prace oraz dodatkowo pokazać Wam jeszcze nowe zadanie, które będzie naprawdę bardzo proste tym razem i reportaż z dalszego ciągu rozwoju domku dla lalek. No to przejdźmy do rzeczy. Kochani, najpierw chciałabym przeczytać taką listę osób, które bardzo pilnie pracują na lekcjach i to chodzi mi zarówno o lekcje plastyki, jak i lekcje angielskiego dla młodszych klas oraz muzyki. Kochani, wymienię teraz uczniów od 1 do 7 klasy, którzy otrzymują z uchwałą wszystkich nauczycieli, szczególnie nauczycieli wychowawców, oceny wzorowe, zachowania za postawę uczniowską i za to po prostu, że realizują wszystkie zadania. Niektórzy spośród tych uczniów oddali tylko część zadań, ale pracują, także doceniam Wasz wysiłek, doceniam to, że robicie te zadania, mimo że naprawdę wiem, że macie dużo innych rzeczy do zrobienia. Najpierw wymienię pierwszą klasę. W ogóle pierwsza klasa, brawo, naprawdę pięknie pracujecie i dziękuję za wszystkie Wasze zadania, za Wasze pomysły, super. Osoby, które najwięcej zadań przysłały i to zarówno z muzyki, jak i z plastyki, są to Alan, Alicja, Karol, Szymek, Julka i Maciek. Oczywiście inne osoby też mi coś oddały, może z wyjątkiem jednej osoby, która niestety nic jeszcze dotąd nie przysłała. Także proszę, jeżeli oglądacie, to zróbcie tę pracę, bo warto, warto zrobić coś fajnego i kreatywnego. Dobrze, kochani, klasa druga. Na razie wymieniam nie nagrody, tylko te osoby, które po prostu chciałam wyróżnić ze względu na to, że naprawdę pilnie i bardzo pięknie pracują. Mati, Michalina, Nikola, obydwie Nikole, Maciek, Dawid, Franek, Wojtek, Kamilka, Ewa, Szymek. Bardzo ładnie, naprawdę Wasze prace niektóre mnie totalnie zachwyciły. Klasa trzecia, no tutaj mamy troszkę mniej osób aktywnych, ale jest to też bardzo mała klasa. No i wyróżnili się najbardziej Marta, Filip W, Dominik i Justynka. Od tych osób mam najwięcej prac i zadań. Kochani, w czwartej klasie następnie są to Mateusz, Michał, Martyna, Nikola, Gabrysia oraz Niko. Klasa piąta. Najwięcej prac mam od osób takich jak Paweł, Bartek W, Zuzia i Michał. Kochani, piąta klasa. No, przyłóżcie się, bo do tej pory miałam Was za jedną z najlepszych klas w szkole, a tymczasem, jak chodzi o oddawanie prac, jest dosyć słabo. Ale osoby, które wymieniłam, naprawdę robią super robotę, także brawo. Szósta klasa. Naprawdę też zaskoczyliście mnie, bo świetne prace, bardzo fajne pomysły. No i osoby w kolejności. Ola P, Karol, Kuba, Aleksandra, Emi, Amelka i Julię, obie, brawo. Pozostałe osoby też coś oddają, ale jest to troszeczkę zbyt wolno, więc kochani, przyłóżcie się do pracy. I siódma klasa, naprawdę też pozytywnie jestem zaskoczona. Najlepiej i najpilniej pracują Sebastian, Marek, Szymon, Karola, Kornelia i Asia. Bardzo proszę pozostałe osoby, żeby dosłały zadania, a tymczasem to są osoby, które otrzymują wyróżnienia i wzorowe zachowanie za postawę uczniowską. Prócz tego przyznałam nagrody, rzeczowe nagrody oraz oczywiście szóstki z plastyki dla osób, które wykonały najlepsze prace z różnych kategorii. I teraz uwaga, przyznałam takie dodatkowe nagrody dla grup rodzeństwa, ponieważ są takie rodzeństwa w naszej szkole, które naprawdę robią świetną robotę i przysyłają, pewnie pracują razem, nie wiem, w sensie, że nawzajem się motywują do tych prac, więc postanowiłam ich nagrodzić wspólnie, dostaną taki słodki pakiet w nagrodę. Specjalne nagrody więc idą do rodzeństwa Mateusz i Alan S. Szczególnie podoba mi się Wasz filmik, ale wszystkie prace są naprawdę super, także brawo. Mam nadzieję, że ten filmik będzie umieszczony na stronie naszej szkoły. W
filmik eko był rewelacyjny. Następna nagroda dla rodzeństwa, Alan i Alicja. Przepiękne prace również, bardzo pilnie i bardzo się staracie. Rodzeństwo Justyna, Sebek i Dominik również za wszystkie prace plastyczne, bo naprawdę są super. Oraz rodzeństwo Klaś. Również podziwiam Was. Wydaje mi się, że macie wszyscy talent plastyczny i artystyczny, także dzięki. No i teraz bardziej indywidualne nagrody, kochani. Pierwsza nagroda za całokształt, czyli za wszystkie prace z plastyki i muzyki, bo naprawdę są super i są bardzo regularnie oddawane. Brawo, Paweł F. z klasy 5. Filmik eko, rewelacja również. Bardzo mi się podobał, szczególnie za ten filmik przyznaję tą nagrodę. Następna nagroda dla Mateusza z klasy 4. Za filmik zrobiony razem z bratem oraz za całokształt pracy, które również te prace są świetne, Mateusz. Mateusz z klasy 2 dostaje ode mnie specjalną nagrodę za zestaw perkusyjny. Świetnie wykonany zestaw perkusyjny na muzykę i naprawdę się postarałeś. Wojtek. Wojtek również z 2 klasy za wszystkie prace, a szczególnie za abstrakcję oraz za garaż dla samochodzików. Brawo! Oczywiście inne osoby z 2 klasy też zrobiły naprawdę przepiękne prace, na przykład Michalina, brawo, również przesuper domek dla lalek, za chwilę pokażemy. Właśnie, Michalina ma kolejną nagrodę z plastyki i zobaczcie, pokażę Wam teraz, co Michalina zrobiła dla swoich lalek. Tutaj są wykonane ręcznie mebelki, dywan, bardzo fajna praca. To Marta z klasy 3. Zobaczcie, również świetne rzeczy zrobiła dla swoich lalek. No i teraz idziemy dalej. Następnie Artur z 4 klasy za domek dla siostry oraz za wszystkie inne prace. Ale zobaczcie, no trzeba być bardzo dobrym bratem i bardzo twórczym bratem, żeby zrobić taki super domek dla lalek, nawet z prawdziwymi oknami. Domyślam się, że Artkowi ktoś pomagał w tym domku, ale mimo wszystko naprawdę świetna robota. Myślę, że siostra ma szczęście, że ma takiego brata jak ty. Następna osoba, Bartek z klasy 5. Bartek zrobił niesamowitą po prostu makietę do lektury. Domyślam się, jaka to lektura. Ciekawa jestem, czy wy się domyślacie, co to za lektura z języka polskiego. Ale zobaczcie, jest przepięknie wykonana. Wszystko jak, prawie jak prawdziwe. Naprawdę, no Bartek, zrobiłeś na mnie mega wrażenie tą pracą. No i teraz idziemy dalej. Kornelia otrzymuje nagrodę za zdjęcie konkursowe, bo brała udział w konkursie fotograficznym. Zobaczcie, przepiękne zdjęcie. Za chwilę wrócimy do tych zdjęć i do zdjęcia Kornelii. Ola P. z klasy 6. Ola, naprawdę Twoje prace mnie zadziwiają i w ogóle Twoja pomysłowość i kreatywność również jest na medal i w związku z tym otrzymujesz nagrodę, zaraz powiem jaką. Ola, szczególnie doceniam Twoją szafę do Narni. To miał być z ostatniej lekcji o zabawkach, rekwizyt do lektury również. No i zobaczcie, no po prostu piękna szafa i w dodatku po otworzeniu szafy widzimy fragment Narni i wieszaki, no naprawdę mega. Także Ola dostaje nagrodę i tą nagrodą będzie, uwaga, tadam, koszulka. Wiem, że Ola bardzo lubi czytać, lubi książki, więc myślę, że koszulka oryginalna z firmy Harry Potter, Ravenclaw Quidditch Team, będzie świetną nagrodą dla Oli. W ogóle fajne kolory ma ta koszulka, szczerze mówiąc sama bym ją chciała, ale postanowiłam ją przyznać jako nagrodę, bo myślę, że będzie to super ciuszek dla właśnie nastolatki. No i oczywiście ta koszulka jest wyprana, wyprasowana, wysterylizowana, także no, następna nagroda idzie do Asi za butelkę wyklejaną skorupkami jajek. Przepiękna, zobaczcie. Przepiękna praca, bardzo starannie wykonana. Troszkę podobna do mojej butelki, wydaje mi się, ale jednak inna. No i teraz Michał z klasy 4. Również dostaje ode mnie wyróżnienie za super nagranie z muzyki, które dostałam ostatnio na maila. Bardzo ładnie śpiewasz, Michał, brawo. I teraz Gabrysia z klasy 7 otrzymuje nagrodę za sesję zdjęciową w ciuszkach eko z second handów. Gabrysiu, przede wszystkim doceniam Twoją odwagę, że postanowiłaś to pokazać i pochwalić się, co masz fajnego i że tak fajnie zainspirowałaś modą eko. Także Gabrysia, za sam pomysł, za odwagę
No i bardzo podobają mi się Twoje ciuszki, są naprawdę super. Tylko tak dalej. Mam nadzieję, że wszyscy będą brać z Ciebie przykład. Kochani, oczywiście wiele innych prac mi się bardzo podoba i mam nadzieję, że uda nam się zorganizować jakąś fajną wystawę tych prac i jeszcze bardziej je docenić. Wiem, że dużo osób, wielu osób prac nie pokazałam, które są przepiękne i naprawdę wierzcie mi, że każdą tą pracę oglądam i doceniam, są przesuper. Także kochani, pokażę Wam teraz kilka nagród, ale nie powiem, kto dostanie jakie, to będzie niespodzianka i nagrody będą do odebrania w sekretariacie szkoły. Chyba, że wcześniej wrócimy do szkoły i się spotkamy, to dostaniecie przed świadectwami te nagrody osobiście z moich rąk, jeżeli się to uda. No i tak, dla najmłodszych mam kilka takich pluszowych nagród z młodszych klas. Mam dwa fajne piórniki z Muminków, oryginalne. No i kochani, książki, które będą też szły razem ze słodyczami. No jak już mówiłam, koszulkę. Dla starszych też mam nagrody, ale nie będę ich tutaj wszystkich pokazywać dzisiaj. Zobaczycie je już niebawem. A teraz obejrzyjcie reportaż z Domku dla Lalek. Co się nowego wydarzyło i Elza Was oprowadzi po wszystkich nowościach. Witajcie kochani! Jak się miewacie? Pamiętacie, że obiecałam Wam pokazać zmiany w naszym nowym mieszkaniu? No i patrzcie, zobaczcie, co nowego się u nas pojawiło. Oczywiście nie jest to jeszcze koniec remontu. Będziemy nadal robić kolejne etapy tego remontu. Ale zobaczcie, mamy na przykład już nową szafkę w łazience. Na tej szafce będą ręczniki i przybory toaletowe. Fajnie, nie? Podoba mi się, jest taka naturalna, z drewna. Okej, a teraz pokażę Wam, co nowego w naszej kuchni. Ściany kuchni są jeszcze niewykończone, ale popatrzcie. Zlew ma już baterię. Mamy też półkę ścienną. Już nawet postawiłam na niej szklankę. Półka też jest z drewna, podobnie jak uchwyty w naszej szafce. Patrzcie, okap jest na kuchence, więc będę mogła już gotować. I nawet kupiliśmy nowy garnek. Jest bardzo fajny i duży. Najemy się porządnie. Jak się Wam podoba? Ściany będą bardzo kolorowe. Tapeta będzie w stylu lat 70. w kwiatuszki. Pokażę Wam jeszcze raz, jak wyglądają szafki w środku. Tam już czeka odkurzacz. Z tej strony szafeczka też się suwa. A tu mamy szufladki. O, mamy już przybory i wiktuały. W tej szafeczce czeka patelnia i miska na sałatkę. Super, no nie? A, tutaj będzie lodówka. Już niedługo przyjedzie ze sklepu. Tak naprawdę to Kinga ją robi. Salon? Tutaj też są zmiany, zobaczcie. Stolik jest ten sam, ale pojawił się nowy kwietnik. Chociaż być może to będzie lampa. Stolik jest pomalowany, zobaczcie. Ma super szufladkę i nóżki. A na nim stoi co? Taram! Telewizor! No i teraz nam się już nie nudzi w czasie tej kwarantanny. Z dziewczynami za chwilę pijemy kawę, a Was zapraszamy na ciąg dalszy lekcji plastyki. Mam nadzieję, że zmiany w Domku dla Lalek się Wam podobają. Niedługo już będę robiła ściany. Także mam nadzieję, że za tydzień, dwa już będzie cały skończony i będziemy mieć super domek na nowy rok do szkoły. A teraz chcę Wam jeszcze powiedzieć o nowym zadaniu. Ponieważ ostatnio robiliśmy dosyć wymagające zadania, które były czasochłonne i w których musieliście naprawdę dużo włożyć swojego czasu i swojej takiej pracy, swych rąk, to dzisiaj postanowiłam Wam troszkę odpuścić. I zainspirował mnie konkurs, w którym brała właśnie udział Kornelia. Brawo, Kornelia! Dlatego dzisiaj robię konkurs i pracę fotograficzną. Wszyscy, mam nadzieję, mają jakiś tam dostęp do swoich lub rodziców komórek i mogą robić zdjęcia. W związku z tym konkurs ma być na fotografię wiosny.
I tutaj kładę nacisk na raczej elementy przyrody, czyli spróbujcie zrobić takie makro zdjęcia jakichś elementów przyrodniczych, które mamy na wiosnę. Jest ich teraz naprawdę mnóstwo. Można znaleźć inspirację do takiej pracy nawet na zwykłym trawniku, na kawałku krzaczka, nawet na balkonie, na jakichś kwiatkach. Także zabierzcie swoje komórki i spróbujcie porobić fajne zdjęcia. Podpowiem Wam kilka rzeczy. Siódma klasa na przykład już uczyła się o fotografii w tym roku wcześniej. Robiliśmy też z klasą siódmą i szóstą wycieczki fotograficzne we wrześniu, na których fotografowaliśmy plenery jesienne. A więc Wy już coś na ten temat wiecie. Postarajcie się użyć tą wiedzę, być może nawet wiedzę, którą macie w podręcznikach, jeśli te podręczniki macie ze sobą. I po prostu zróbcie fajne zdjęcia przyrody. A pozostałym podpowiadam. Kochani, uważajmy, jak kadrujemy zdjęcia. Już w pierwszym filmiku o stroikach co nieco o tym mówiłam. Pamiętajcie, żeby nie obcinać tych części, których nie chcecie obcinać. Jeżeli robimy zdjęcia jakiegoś fragmentu, to pamiętajcie o dawaniu fokusa, czyli zazwyczaj robi się to dotykając palcem troszkę dłużej na ekranie w danym miejscu, w miejscu, które chcemy podkreślić. I wtedy ostrość robi nam się na tym fragmencie, który chcemy najbardziej uwidocznić na zdjęciu i który chcemy, żeby był wyeksponowany. Jeżeli chcecie, żeby te zdjęcia eksponowały tylko jeden fragment, a tył był troszkę rozmazany, możecie oczywiście użyć filtrów albo właśnie bardzo mocno wyfokusować jakiś szczegół na zdjęciu i wtedy reszta zdjęcia zazwyczaj się nam rozmywa i mamy takie tajemnicze tło. No i kochani, pamiętajmy o różnych rodzajach kadrowania, na przykład obiekt, który fotografujemy, może być umieszczony centralnie na zdjęciu, ale mogą być to też umieszczenia boczne, na dole, na górze, po obu stronach. Pamiętajcie, żeby starać się zachować jakąś symetrię w tych zdjęciach, żeby one były estetyczne i żeby się Wam po prostu też podobały. To, co fotografujecie, to jest jedna rzecz, a jak to fotografujecie, to jest druga rzecz. Także postarajcie się i przyślijcie kilka wersji zdjęć. Ja zawsze wybiorę najlepszą do oceny. Mam nadzieję, że fajnie Wam to pójdzie i przewiduję też razem z Panią Klaudią jakieś ciekawe, plastyczne nagrody dla osób, które zrobią najfajniejsze zdjęcia. No i oczywiście mam nadzieję, że będą z tego zadania same szóstki, bo wiem, że fotografowanie to jest jedna z rzeczy, którą najbardziej lubicie i którą najprościej jest Wam zrobić. Także kochani, do zobaczenia na następnej lekcji i pamiętajcie o robieniu bieżących zadań. To zadanie z żywymi kompozycjami jest dopiero na ten tydzień, także nie przejmujcie się, jeśli jeszcze nie zrobiliście, dosyłajcie zdjęcia swoich kompozycji i pamiętajcie też o zadaniach z muzyki. Cześć!